Witam w pierwszym odcinku z serii Przerażające Historie od Widzów. Dzisiaj zaprezentuję wam cztery przerażające historie. Zapraszam do oglądania. Pierwsza historia pochodzi od widza o Niku Jakub Indiowaki, a jej treść brzmi: Mieszkam w Pruszkowie i za moim blokiem jest opuszczona budowa. Pewnego razu wybrałem się tam w nocy i zauważyłem parę zapalonych świeczek przy pobliskim opuszczonym domu. Nie bałem się jednak tak bardzo. Bo myślałem, że to żart i postanowiłem pójść dalej. Gdy byłem już na budowie, usłyszałem przeraźliwe jęki dochodzące z ziemi. Od razu uciekłem i postanowiłem nigdy tam nie wracać. Druga historia pochodzi od widza Zbigniew Kowalski, a treść tej historii brzmi: Pewnego razu, kiedy schodziłem do piwnicy w mojej kamienicy, to z piwnicy słyszałem jakieś jęki. Było to bardzo przerażające. Trzecia historia pochodzi od widza o Niku Teke, teke a Atres. Historii brzmi w pruszkowie na stalowej 15 jest opuszczony budynek. Kiedy chciałem tam wejść, to jakiś stary dziad powiedział, że mam tam nie wchodzić. Gdy odszedł, zajrzałem do środka przez okno. W środku był przerażający pokój, w których na ścianach było coś czerwonego, a na środku krzesło i sznur. Treść czwartej już historii brzmi. Pewnego razu zszedłem do piwnicy po konfitury. Gdy otworzyłem schowek i zacząłem szukać konfiturek, to usłyszałem kroki. Odwróciłem się i w głębi piwnicy zobaczyłem oczy. Od tego czasu ani razu nie weszłem do piwnicy. Dziękuję za uwagę. W komentarzach piszcie straszne historie do następnego filmu z tej serii.